Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. Gosia dzisiaj zrobiła ciastka. W dodatku są keto. Jerzy, to już nagrałeś początek, tak? Nie, powiedziałem, tak? Powiedziałem, że zrobiłaś pyszne keto ciastka. Tak, właśnie zrobiłam dzisiaj z nowego przepisu. Słuchaj, chciałam się pochwalić. Co prawda nasi słuchacze, którzy nas słuchają, a nie oglądają, to nie mogą zobaczyć, jak wyglądają. Ciastka wyglądają przepięknie. Wiesz co? Są takiego koloru jasno-brązowo-maślanego. To są ciastka maślane, takie jak duńskie ciastka. No super. Takie maślane. Znalazłam bardzo fajny przepis właśnie na ciastka ketogeniczne. Jeszcze nie próbowałam. Nie będziemy pewnie jeść teraz, nie? No bo... Tak, ja na pewno będę czekał. No musisz powiedzieć, czy... Dziumal się obudził. O, no dobra, no to w takim razie trzeba będzie jeszcze raz zacząć. Podejście numer dwa. Zgadza się. O czym dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o porodach. O dobrym porodzie. O dobrym porodzie. Tak, wiesz co, to był taki temat, który... Poród jest dobry. No dobra, dawaj. Wiesz co, to jest taki temat, który na liście tematów jest od dawna. Jakoś tak sobie czekał w kolejce. Aż tu nagle przeczytałam o akcji, którą w tej chwili prowadzi Fundacja Rodzić po Ludzku. Anioły, właśnie o położnych... Że aniołami są położne. Czy można wybrać swoją jakby położną, którą... Swoją ulubioną położną można wypromować. Można wypromować, tak. O, czyli jest taka akcja Anioły 2020. Każda położna może założyć tam swój profil. Mhm. No i każda kobieta, która urodziła... Znaczy położną dziecko można zagłosować na położną, która nie ma tam profilu? Nie, trzeba ją zachęcić, zaprosić do założenia profilu. No dobra, to zachęcimy. Tak, naszą położną zachęcimy, bo nasza położna była fajna i jest fajna wciąż. Tak, no i właśnie tak pomyślałam, że to jest taki fajny temat, o którym można nagrać podcast. Mamy jakieś swoje przemyślenia. W tym temacie. Przeszliśmy dwa porody. Mamy. Przeszliśmy. I to tak jest, że przed tym porodem ja na przykład szukałam różnych informacji, różnych na przykład jakichś... No i jest Fundacja Rodzić po Ludzku i tam jest ten cały spis tego, do czego kobieta rodząca w Polsce ma prawo, tak? Wiesz co, to tak. No. A jakich informacji szukałaś? Wiesz co, ja szukałam takich informacji, to co mnie najbardziej interesowało, to właśnie historie kobiet, które też są tam opisane na tej stronie fundacji. Natomiast dla mnie to było tak opisane jakby za dużo, tam trochę inaczej jest tekst, inaczej słucha się jednak, czyta się tekst, który jest napisany, tak, a inaczej ogląda się jakieś wideo albo właśnie słucha się podcastu. I wideo nie znalazłaś? Wiesz co, nie, no są różne wideo, ale... Niektóre były ciekawe, niektóre mniej ciekawe. No wiadomo, że do samemu trzeba to przeżyć, żeby się dowiedzieć, jak jest. Brakuje mi takich historii. O, tutaj mamy jakieś w tle bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to będzie słychać. To jest takie polskie lato. Niby mieszkasz w pięknym miejscu, a tutaj sąsiedzi z takimi młotami pneumatycznymi coś rozwalają. Ojej, przestań, że ty też czasami wyciągasz myjkę na przykład jakąś, wiesz, co to jest? To jest coś takiego do rozwalania ścian chyba. No, może ktoś się buduje gdzieś tutaj, buduje sobie dom. Mówicie, to nawet było w dniu świra było, prawda, że on śpi, a tam o 5:30 buchała sobie pod oknem. No dobra. No dobra, no więc wracając do tematu, że fajnie byłoby, gdyby właśnie było dużo więcej takich jakichś budujących historii od samych kobiet. Tak. No. W jaki sposób ten poród fajnie przeżyć. Bo wiesz, jest bardzo dużo opisów. Tak. Takich, jest też dużo takich historii. Ja to zawsze to tak ci tłumaczyłem, znaczy w sensie zawsze. Wtedy jak do tego podchodziliśmy, to ci tłumaczyłem, że no nie siedź za bardzo w internecie, bo w internecie znajdziesz głównie negatywne opisy porodów. Bo jak ktoś się strasznie zraził, to na pewno wejdzie do netu i to opisze. Natomiast jak było spoko, to zazwyczaj ludzie tego nie opisują w ogóle, tak? Bo było spoko, było fajnie. I ja też przed pierwszym naszym porodem szukałem informacji w internecie, no to generalnie natrafiałem głównie na rzeczy, które były takie
nie rodź w tym szpitalu, bo tam cię jakoś źle potraktują. Tutaj są psychopaci, tam są ludzie bez empatii. I naprawdę dużo było takich historii, też szukałem historii. I tak sobie pomyślałem po przeczytaniu dwóch czy trzech, że mówię, kurde, no nie będę tego dalej po prostu grzebał się w tym, bo zasadniczo to jest tak jak z komentarzami, tak? No zasadniczo jak wejdziesz na byle jaką stronę internetową z komentarzami, to w większości będzie negatywne będą komentarze, a nie pozytywne, tak? No w sensie, bo łatwiej jest napisać negatywny komentarz, powiedzieć, a nie podoba mi się. No więc tak, a ty znalazłeś jakiś pozytywny content? Wiesz co, jest pozytywny kontent. Dużo jest tego kontentu takiego, który opisuje sam przebieg właśnie porodu, czyli jak to wygląda od strony takiej medycznej. Tak. Mało jest właśnie takich rozmów o tej takiej części jakiejś emocjonalnej. Myślę też, że ta cała kultura, w której w tej chwili żyjemy, właśnie bardzo te takie sytuacje, które są bardzo ludzkie, typu właśnie, nie wiem, porody czy śmierć, no bardzo tak może skomercjalizowała, albo w ogóle, że spycha na margines, one jakby nie są częścią naszego życia, tak? No właśnie nie rodzi się w domu. Nie rodzi się w domu, dlatego się jedzie do szpitala. I my tego już nie widzimy. No to jest, to pamiętasz. Albo kiedyś. Na przykład, no, śmierć jest, prawda? Tak, ale też zazwyczaj w szpitalu, no, gdzieś tam właśnie daleko, nie? Kiedyś się żyło, rodziny trzypokoleniowe mieszkały w jednym domu i było widać na rodziny i było widać śmierć w tym domu, w sensie takim, że no, ludzie jednak umierali w domu i rodzili się raczej w domu, a teraz jest tak, no ale to też nie jest tak do końca tak, no bo zaczynają z powrotem wracać do łaski, do popularności porody domowe, tak? No, zresztą to ja przy okazji Idy, to ja cię namawiałem, żebyśmy w domu rodzili, prawda? No namawiałeś mnie i tak, i to było tak, że ty mnie namawiałeś, a na początku ten pomysł zupełnie w ogóle odrzuciłam. Po prostu stwierdziłam też, że no nie po to mamy zdobyczy medycyny, że gdyby się cokolwiek, wiesz, działo, na przykład zadziało się w trakcie porodu czy po porodzie, żebym no nie zdążyła po prostu na czas na przykład do szpitala, żeby uratować mi życie albo dziecko. A ja właśnie wychodzę z założenia, że te zdobycze medycyny to tak nie do końca są nam potrzebne, bo zasadniczo sam proces ewolucji tego, jak wygląda poród, ewoluuje i się poprawia i się dostosowuje naturalnie już od tak dawna, że natura doskonale wie, co robi. I oczywiście można mieć pecha, no i teraz to jest wszystko jest jak gdyby prowadzone tą taką linią strachu, tak? Czyli no możesz mieć pecha, tak? I tam można sobie policzyć, jakie mamy prawdopodobieństwo przy okazji porodu mieć pecha, mniej więcej, w tej części świata, w danym wieku i tak dalej. Można mieć pecha. No ale jak się ma pecha, to można być w najlepszym szpitalu i mieć pecha. I też na przykład no, dla mnie, szczególnie po naszym pierwszym porodzie, mam wrażenie, że przy okazji porodu, tak ja to odbieram przynajmniej, większym zagrożeniem są ludzie niż natura. I niż ten pech, tak? W sensie, i niż to, że coś się zdarzy takiego, co będzie wymagało ratowania dziecka albo matki, no. Że o wiele większa szansa jest niestety na to, że się trafi na niekompetentnego lekarza, niekompetentną położną, że będzie się miał pecha w ten sposób, takiego ludzkiego, jeszcze szczególnie w Polsce, gdzie zasadniczo w Polsce to w ogóle jest słabo, jeśli chodzi o dobrych specjalistów, tak, i o ludzi, którzy mają pewną etykę pracy i którzy wiedzą, doskonale mają przemyślane to, jakimi są profesjonalistami, tak, no. Pewne rzeczy nie powinny w ogóle mieć miejsca, które w Polsce są traktowane jako standard, no, typu to, że może w szpitalu Świętej Zofii w Warszawie może sobie wejść, prawda, lekarz ze studentami, bo to jest szpital, który coś tam uczy tych studentów, tak, na praktykach. Mogą sobie tak wejść po prostu na poród, nie? No, to mi się to w głowie nie mieści. Mi się to mieści w głowie, nie? No, i są takie niuanse, więc moim zdaniem większą szansę masz na to, że de facto że ci człowiek zrobi krzywdę. Wiesz co, akurat szczerze mówiąc, w ogóle mi to wisiało, tak mówiąc kolokwialnie akurat. Znaczy, byłam zdziwiona, nie? Bo się nie spodziewałam.
akurat... No ja się wkurzyłem, że ci studenci... Ale wiesz co, to był chyba jeden chyba był taki, wiesz, i on był bardziej blady chyba niż... No dobra, niż nie, tam było kilku, tam było trzech, natomiast... Tak, ja w ogóle tak, nie trzech, pamiętam. Natomiast no, że nie pamiętasz, to wiesz, no ja to rozumiem. Znaczy natomiast... jednego jakiegoś pamiętam, strasznie białego po prostu, jak no ściana tak, no po prostu. No to życie jest dla osób rodzących, a co dopiero dla takiego uczącego się lekarza. I ja rozumiem, po co to jest, tylko że to powinno być ustalane wcześniej, a nie tak nagle o... To właśnie takie polskie jest. Ja nie wiem, wiesz co, nam dają różne tam papierki do podpisania, może coś podpisam, ale wydaje mi się, że nie. To też że takie polskie, nie dadzą ci coś do podpisania na pewno, nie? Ja nie. Chcesz zmienić oprocentowanie kredytu, to zaraz podpiszesz, że prawda, nigdy nie pozwiesz banku, nie? No dobra, ale wiesz co, wracając właśnie do tych porodów domowych, no więc najpierw, że nie, a później tak się zaczęłam zastanawiać, że a może jednak i tak sobie zaczęłam czytać o tych porodach domowych. A jeszcze domowych. Tylko dodam do tego porodu domowego, że jeżeli ktoś się boi, że tu trzeba być w szpitalu, bo się coś strasznego stanie, to zawsze można mieć zatankowane dwa samochody, które stoją pod domem i mieć obcykaną drogę dojazdu do najbliższego takiego szpitala, który coś takiego może potencjalnie załatwić i pomóc. Czy to nie jest argument? Wiesz co, nie, to mnie jakoś... Nie, tak naprawdę... Dwa samochody, nie jeden. Jeden się może zepsuć, dwa. To właśnie czytałam o tych porodach domowych i to jest właśnie ciekawe, bo w Holandii jak ktoś się interesuje porodami domowymi, to wie, że w Holandii właśnie porody takie domowe stanowią bardzo duży procent w ogóle porodów. Z tym, że tam jest, ja tam o tym rozmawiałam również z lekarzem moim, tam jest po prostu inaczej zorganizowana opieka po prostu okołoporodowa. Co, że tam więcej położne robią? Położne prowadzą, tak, i do lekarza się trafia w zasadzie jak... jest coś z ciążą, jest problem, znaczy tak? Nie, jakiś tam jest problem, to nie musi być zaraz nie wiadomo jak bardzo poważne, ale że jak coś tam się dzieje. Mhm. I też po prostu oni mają system, bardzo szybko jakby można wezwać pomoc, bardzo, wiesz, karetki i tak dalej, no wiesz, w Polsce to tak nie wygląda, jest po prostu opieka, jest inaczej zorganizowana, bardzo dużo przy tej opiece okołoporodowej jakby spada na lekarzy, znaczy spada na lekarzy, po prostu jest zorganizowane wokół lekarzy, tak, położników, jest, tak po prostu strony, jest, a rodzi się w położną tak naprawdę. Rodzi się z położną właśnie, jeżeli się zastanawiacie z kim się rodzi, to nie z lekarzem, tylko z położną tak. I to położna w sumie powinna prowadzić ciągle. Więc ja no, miałam lekarza, tak, bardzo dobrego lekarza prowadzącego. Widziałaś tego lekarza przy pierwszym albo drugim porodzie? Nie. Nie, natomiast jakby no to jakby przy drugim porodzie już też wyciągnęłam wnioski. Wiedziałam, że chcę mieć położną, ale wiesz, to też chodzi o to, żeby fajnie byłoby, gdyby ta opieka w Polsce była w taki sposób właśnie zorganizowana, że rodzisz z tą osobą, którą już znasz. Mhm. Czyli ta osoba wita cię w szpitalu, ta położna, tak? Albo jest to albo jedna, albo druga położna, bo wiadomo, że to różnie może coś się zdarzyć, tak? Że znasz te położne. Tak. I one cię witają w tym szpitalu i nie jedziesz tak w ciemno do jakiegoś obcego miejsca, bo wiadomo, że i tak to ty rodzisz i to no, dziecko urodzisz. Ale to po co do szpitala jechać? No? Wiesz co, no jednak położna to jest fachowiec, która no, pomaga ci urodzić. Do domu. No może przyjść do domu, no ale właśnie o to chodzi, że jeżeli dwa samochody cokolwiek by się działo... Nie, no nie. Nie. Nie, to mnie nie przekonało, dlatego tak sobie wymyśliłam. Ale później rodziliśmy w domu narodzin, tak? No w domu narodzin, czyli tak. To w czymś takim, co... Czy nie jest szpital, jest... Co niby jest w okolicy szpitala. Jest w szpitalu. Jest w budynku szpitala, tak. Ale nie jest oddziałem szpitalnym. Tak, tak. Jest czyli możliwie najbardziej zbliżone do tego, jak do w sumie to by w domu wyglądało, tak? Jest normalny pokój, normalnie można sobie światło ustawić, normalna łazienka. Nie ma pikających tych takich, wiesz, urządzeń. No więc fajnie jest mieć swoją położną. Tak. I jeżeli macie możliwość, to po prostu zorganizujcie się w taki sposób, czy... w formie płatnej czy niepłatnej, pewnie też można w formie niepłatnej zorganizować się tak, żeby to ta położna po prostu była, no. Tak? Ta położna, którą znacie. Tak. Czyli wybrać sobie szpital i po prostu znać położną z tego szpitala, która odbierze poród, bo to jest tak. Naprawdę świetny komfort. Osoba po prostu, której ufasz, że jest fachowcem i pomoże ci przez ten poród przejść. Tak. Szczerze mówiąc, bardziej się przydaje niż osoba towarzysząca, tak finalnie, nie? Tak myślę. Tak, no bo myśmy przy pierwszym porodzie mieliśmy jeszcze dulę. No,
I to nie był dobry pomysł. Nie, to nie był dobry pomysł, ponieważ jak zauważyłam, stworzyło się pewne napięcie między położną, która finalnie przyjmowała poród, a tą dulą. Co też jest takie bardzo polskie. Tak, jakaś taka niezdrowa atmosfera, czy rywalizacja jakaś, czy... w sensie ze strony, znaczy położnej jakby, która no... Znaczy rozumiem trochę teraz jakby po fakcie tą sytuację, tak? No bo przychodzę jakby z osobą, która nie prowadzi, nie bierze odpowiedzialności za poród. Ale po co z nią przychodzisz? No tak, no właśnie po co z nią przyszłam, żeby z nią konsultować pewne decyzje, a to nie powinno tak wyglądać, no bo to osoba, która prowadzi poród, podejmuje też decyzję, rodząca oczywiście, wspólnie z rodzącą, tak? To też nie jest, znaczy ja w naszej sytuacji uważam, że to był błąd, że mieliśmy dulę, bo rodziliśmy no tak. razem, tak? Natomiast rozumiem instytucję duli w sensie takim, że oczywiście w idealnym świecie to ta położna powinna być taką dulą, co nie? No tak, właśnie. Natomiast są systemy opieki zdrowotnej, takie jak na przykład ten polski nasz nieszczęsny, w którym właśnie to lekarz prowadzi ciążę, ale już nie ma go przy położnej. A czy wiesz, że może prowadzić położna? I to jest też tak, że... No tak, tylko że nikt tego nie wie, tak? No. Albo nie wie, albo się na to nie decyduje, no. Tak? Teraz na przykład, gdyby teoretycznie miałabym podejść, tak, do porodu, to... No, wiesz, chyba jednak helikopter. Nie. Nie, ale w sumie czemu nie właśnie na przykład położna, prowadząca od samego początku, tak? I jeżeli coś tam by wychodziło nie tak z badaniami, no to wtedy ewentualnie do lekarza. Ale wrócę do tego, to już jest doświadczenie. To jest doświadczenie, też, tak? Dokładnie, więc dlaczego uważam, że dula może mieć sens? No, jeżeli z jakiegoś powodu kobieta się decyduje na to, żeby rodzić samemu, nie z partnerem, bo życie się różnie potrafi ułożyć, tak? I jest to pierwszy poród i ta dula była przy 20 porodach, no to może być coś takiego, co cię trochę uspokoi. Takie, no, tak jak te dwa samochody zatankowane, to tak samo to może być takie coś, że no jakby było coś naprawdę, gdzie masz ochotę się spytać kogoś, kto już to widział parędziesiąt razy, no to tutaj jest ktoś. I to nie jest ktoś, kto w tym wszystkim ma umoczoną swoją skórę, nie w sensie takim, no bo wiesz, położna jest tam odpowiedzialna względem szpitala, ona tak, tam jest prawnie jest odpowiedzialna za różne rzeczy, które pójdą albo nie pójdą przy tym porodzie i tak dalej. Natomiast ta dula jest tak z boku, nie, takim jest konsultantem trochę. I o ile uważam, że w sytuacji, gdzie jest właśnie no partnerzy idą razem rodzić i zasadniczo, no to nie ma sensu, no bo oni sobie sami będą doradzali, tak? No to tyle w przypadku kobiety, która by sama rodziła, to myślę, że taka dula może mieć sens. Aczkolwiek najważniejsze jest po prostu wierzyć w siebie też, tak? Tak, wiedzieć... no, właśnie to jest chyba najważniejsze, no. żeby ufać swojej intuicji, tak? I to chyba taki najważniejszy wniosek po naszym pierwszym porodzie był taki, żeby ufać swojej intuicji, żeby się nie szukać w internecie jakiejś informacji, czy nie pytać się właśnie duli położnej. Nie polegać położnej, tak na lekarza. Czy coś teraz zrobić, czy nie robić, tylko po prostu, żeby robić to, co się czuje. I to jest trudne, bo zasadniczo... No, my jesteśmy nauczeni przez tą naszą głupią kulturę zachodnią, jakąś tam dziwną, że doświadczenie jest ważne, a nie intuicja, tak? Czyli jeżeli coś się robi pierwszy raz, to raczej się tego nie umie robić. Podczas gdy akurat przy porodach to nie jest prawdą, bo jest ta cała ewolucja natury, która za wami, drogie kobiety, stoi i która sprawia, że wy doskonale wiecie, jak to się robi. Nie trzeba nikogo pytać, no nie trzeba. I właśnie tutaj intuicja, myślę, no, skąd że... ja mam wiedzieć na przykład, jak rodzę za pierwszym razem, co mnie czeka, no daj znaczy spokój, nie, co cię no. czeka, to nie będziesz wiedziała, natomiast no powinnaś wiedzieć, że urodzisz, tak? Bo przed tobą miliony kobiet już urodziły. I to w gorszych warunkach często. Rozumiesz? I w gorszych czasach, nie? I tak dalej, no. No więc pod tym kątem, żeby swojej intuicji wierzyć, tak? I w siebie wierzyć. Tak, wracając do tej położnej, to mieliśmy naprawdę fajną położną. I ja jestem... Możemy polecić, tak. Renata Lechnowicz. No. Ze szpitala Świętej Rodo Zofii. Się kłania. A nie, ale dobra. Nie, no. Czy ja nie mogę powiedzieć? Możesz chyba. Możesz, no to jest marka osobista tej pani. Jak będą dzwonili do niej ludzie z internetu, to... Nie, najwyżej zrobimy bip taki. No. Nie no, na stronie szpitala chyba też można ją odnaleźć, tak? Także. Natomiast ja właśnie postanowiłam za drugim razem zaufać sobie i jednak większą część tego porodu spędziłam w domu. Tak.
Po prostu nie chciałam. Dobry wybór. No. Nie chciałam jechać do szpitala za pierwszym razem. Jak to bywa, za pierwszym razem po prostu pojechałam za wcześnie. Sobie sam spędziłam całą dobę w tym szpitalu, tak. No, a tak sobie siedziałam w domu i po prostu jak fajnie. W zasadzie tak jak już dojechałam, no to w sumie się okazało, że no tak naprawdę no, przede mną to już w zasadzie tak, no to już to końcóweczka, no. No tylko wiesz, ja na przykład ja się na przykład nie bałam bólu. A za pierwszym razem też się nie bałam? Też się nie bałam. Nie, w ogóle się tak jak... Mam wrażenie, że do drugiego porodu podeszliśmy na zasadzie takiej, no dobra, to już wiem, że jest spoko, nie? Ale przy pierwszym nie, to... bólu nie. Ja się, wiesz co, właśnie nie... niektóre koleżanki mnie pytały, jak to bez znieczulenia w ogóle? Nie, no daj spokój. A ja bardziej się bałam po prostu tego wkucia, tego znieczulenia, niż żeby... A ja w kontekście znieczulenia się bałem czegoś innego, w sensie, ja nie pamiętam, czy myśmy o tym rozmawiali, ale tak w duchu liczyłem na to, że nie będziesz chciała mieć znieczulenia, bo ja wyszedłem z takiego sportowego podejścia, że jak sobie zapodasz znieczulenie, no to nie będzie cię bolało, ale też nie będziesz czuła tego, co się dzieje, nie? Że to działa w obie strony. Wiesz co, ja w ogóle nie myślałam w takich kategoriach. Że się traci kontrolę trochę nad tym, co się dzieje, bo nie czujesz. To jest trochę tak, jak wiesz, jak ci znieczulą zęba, to możesz sobie zjeść policzek, jak zaczniesz. Nie, ja sobie po prostu nie wyobrażam w ogóle tego wkłucia, tam to w kręgosłup się wpływa. Nie, no weź w ogóle, nie, to ja już wolę po prostu ten... Nie. Wolisz po prostu tak, porodowy, tak. Chciała, żeby bolało, tak? Zdecydowanie. Tak. Bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęłaś. Dzięki temu nie musiałem ci, widzisz, tłumaczyć różnych zawiłości tego. Nie, ale wiesz, jeszcze mam taką refleksję, że jak się chce, to na przykład można, znaczy to po prostu można wyjść kobiecie naprzeciw i mieć KTG niekoniecznie leżące, tylko właśnie na stojąco, tak jak już złapią gdzieś tam to tętno dziecka, że w takiej pozycji, w jakiej chcesz, tak? Oczywiście tutaj też moja położna sugerowała mi, tak? Sama jakby zaproponowała pewne pozycje, na które być może bym nie wpadła. No i było okej, tak? Byłam jej wdzięczna i jestem jej wdzięczna do dzisiaj i przez jeszcze długie tygodnie miałam takie poczucie, że jejku, w zasadzie jest to osoba, która była przy mnie w najważniejszym momencie, jednym z najważniejszych momentów mojego życia i nagle wiesz, no pach jest, jej nie ma i w zasadzie nie wiadomo jak jej podziękować. I jeszcze mnie odwiedziła już na sali poporodowej. I to potem gdzieś tam się rozmywa, a jest z tobą przez te parę... Czytam już tam komentarze na jakimś tam portalu pod tą akcją, nie no tam dajcie spokój, jakie anioły, że zawód jak każdy inny. Nie jak każdy inny, no bo jednak dosyć nie, taki... Nie, jednak jest przez te kilka godzin bardzo intensywnie jest związana właśnie z tobą w danym momencie i potem nagle tak wiesz, bach, znika z twojego życia. Także bardzo fajna akcja, ta anioły. Fajna akcja, nam się podoba. Chcemy wspierać. Tak, fundacji Rodzić po ludzku I myślę, że to wcale nie jest taki zawód, po prostu jak każdy inny. No niby tak, ale jednak nie. Jest to jeden z takich, wiesz, ważniejszych zawodów, nie? Że tak każdy chciałby właśnie mieć jakąś super posadę gdzieś tam i w ogóle. Myślisz, że każdy? No sporo osób, tak? A tutaj po prostu są takie zawody, które są naprawdę z głębokim sensem zaszytym w samym zawodzie, tak. Nie? No. Właśnie. Tak. Słuchaj, jeszcze jakąś masz refleksję na ten temat? Jak to w ogóle jest z punktu widzenia, wiesz, mężczyzny na przykład, tak? W ogóle taki, odczucia? Znaczy odczucia to jest jedno z mocniejszych przeżyć, które sobie w życiu można zafundować. Tak emocjonalnie. Obecność przy porodzie i to tak pod dwoma względami. Po pierwsze dlatego, że to jest w ogóle... dosyć mocne przeżycie, zobaczyć jak się człowiek rodzi, a druga sprawa też taka, że to daje takie pojęcie o tym, jak to wszystko fajnie natura wymyśliła i też dużo daje szacunku właśnie
dla partnerki, z którą się to robi, tak, że że to jest jednak dosyć duża i ciężka sprawa, żeby przez taki poród przejść, mimo że to nie jest nic strasznego, bo może to tak wyglądać, że ja teraz mówię, że to jest coś strasznie trudnego, a przypominam, że Małgosia powiedziała, że nie, że ból nie jest taki straszny i że wcale nie wymaga tego całego znieczulenia w kręgosłup i tak dalej. I naprawdę nie bójcie się bólu, bo ten nie ból jest najgorszy, natomiast znaczy z punktu widzenia faceta to jest takie trochę, że się nabiera ogromnego szacunku do tego wszystkiego, tak? I to jest pierwsza rzecz, która tam przy naszym pierwszym porodzie mi się tak pojawiła, a druga rzecz, która już była mniej związana z samym porodem, a bardziej w ogóle z narodzinami dziecka, to jest ja miałem taki moment, gdzie myśmy przyjechali z Heleną tutaj do domu, jeszcze z małym bobaskiem, prawda, kilkudniowy. I miałem taki jeden moment, gdzie w jednej chwili zrozumiałem, po pierwsze, jaka to jest duża odpowiedzialność, która na mnie ciąży, to posiadanie dziecka. I to można sobie czytać na ten temat milion książek, blogów, vlogów i tak dalej. I po prostu nic nie zastąpi tego pierwszego takiego właśnie zetknięcia się z tym rzeczywiście. No i druga rzecz, którą też w tej samej chwili zrozumiałem, to jest to, jakie jednak, jak bardzo jestem wdzięczny moim rodzicom, że mnie wychowali na ludzi. W jednym momencie. Co to znaczy, że cię wychowali na ludzi? No w sensie, no, że jakoś, że jestem w porządku człowiekiem, nie? Że to w sensie zrozumiałem, jak dużo to z ich strony, no to jest ciężko się o tym opowiada strasznie, tak? No bo to się czuje. I to czujesz, nie? Że nagle rozumiesz to wszystko, co się działo, tak w takiej sekundzie, nie? Zaczynasz rozumieć to wszystko, te wszystkie rozmowy, te wszystkie ich strachy, to. I to tak w jednej sekundzie, nie? I to już później przy idzie już nie było czegoś takiego, w sensie takim, że no. No dla mnie to było dosyć mocne, takie właśnie emocjonalnie przeżycie. Nie sam poród w momencie, kiedy się Helena urodziła, tylko właśnie ten moment taki powrotu do domu ze szpitala. No a później drugi też, a drugi poród to było kompletnie co innego, w sensie no pierwszy był takim oczekiwaniem w niepewności, co to się stanie i co to będzie, taki moment przejścia życiowego. Natomiast na drugi jechaliśmy na zasadzie takiej, dobra, wiadomo, będzie wszystko okej. Okay. Ja jechałem z absolutną, totalną pewnością, że będzie spoko. Jedyna rzecz, której się bałem, to się bałem tego, że trafimy znowu na jakiegoś człowieka, który jakoś nas źle, jak gdyby, emocjonalnie potraktuje, powiedzmy tak, tak? Czyli i mieliśmy taki moment, żeśmy przyjechali przy tym drugim porodzie do tej naszej położnej i ona mówi, no już za późno jesteście. I ona nas chciała wrzucić wtedy na oddział z jakiegoś tam powodu, bo za późno, tak? Nie, bo tam nie było jakiegoś lekarza, który coś mógł zrobić. Przy jakimś cesarce. No coś byli. Tam, nieważne. W każdym razie to też było konsekwencją tego, że myśmy długo byli w domu i przyjechaliśmy późno do szpitala. I ja wtedy pamiętam, że tak się postawimy, kurde, no nie, mieliśmy rodzić w domu narodzin, ma być w domu narodzin. I takie już w głowie miałem, no kurde, znowu z tymi ludźmi trzeba się szarpać. Ale się udało. W sensie, ona uzyskała tam zgodę, tak, lekarz tam jakoś rozmawiała z lekarzem, no nie wiem, tak, no wszystko było zgodnie z procedurami szpitalnymi, no i byliśmy w tym domu narodzin. Ja też do tego drugiego też porodu podeszłam tak trochę. No, na sportowo bym powiedziała, tak? Nie, no w sensie tak, że no z takim otwarciem na to, co się ma zdarzyć, na ból, czyli tak jak też radzą niektórzy, że ten ból tak przechodzi, tak? I przez ciebie. Tak jest. Czyli tak na sportowo, no wiedziałam, że są kolejne etapy po prostu, które trzeba przejść i w ogóle byłam strasznie zdziwiona, jak dojechaliśmy, no bo tak się mówi o tym jakimś kryzysie tam w którymś momencie, w tej pierwszej fazie porodu i w ogóle, my dojeżdżamy, a położna mówi, już na salę, w ogóle wiesz, tak jakoś ten drugi, to już? Nie, tak miałam takie poczucie, że takiej profesjonalnej intensywności, określiła, tak? Bo pierwszy tak się po prostu toczył, wiesz, tak się toczył. Dużo w pierwszym nie masz jak gdyby świadomości tego, gdzie ten koniec jest, tak? No i to jest właśnie to, co. No ja przynajmniej takie miałem wrażenie, że w drugim już wiedzieliśmy, że no dobra, będzie spoko, tak? No, poradzimy sobie. Tak. Nie? Tak. A trzeci w domu. Może być helikopter. To był sarkastyczny śmiech, jakby ktoś nie.
Nie zrozumiał. No dobrze, no to co? No to w zasadzie tyle, tak? Chyba. Tak. A, no jeszcze jedno, co też jednemu z moich kolegów kiedyś tam poradziłem, jak się mnie pytał, być przy tym poradzie czy nie być? Być, tak. W sensie dla faceta. Uważam, że lepiej być niż nie być. Że jest to przeżycie warte, zarówno pod kątem właśnie uczestniczenia w czymś bardzo ważnym, jak i pod kątem bycia wsparciem i dostępnym dla swojej partnerki. Myślę, że to jest... Mhm. Że to i dla związku jest dobre, i dla dziecka, w sensie i w ogóle, tak? No, że warto w takim momencie być. No, już nie wiem, czy wierzycie, czy nie wierzycie w to, że właśnie jak się przysięga przy ślubie, że na dobre i na złe, to naprawdę na dobre i na złe, to znaczy, że w każdym momencie życia trzeba być ze sobą, nie? Nie tylko w tych dobrych. To jest jeden z takich momentów, w których naprawdę warto być, tak? Według mnie. No. A ty co? W sensie z drugiej strony jak to jest? Jest lepiej z facetem, czy wszystko jedno, czy... Wiesz co, tak dla samego porodu to wszystko jedno, szczerze mówiąc. Mm. Ale takie wsparcie emocjonalne jest potrzebne. W sensie, tak. Nie pomożesz mi urodzić, no tak? No, umówmy się, tak? No jakby wszystko, wszystko spoczywa na mnie, tak? No ja po prostu sobie prowadzę ten poród, tak? Mm-hmm. Czy też sam się prowadzi, no przeze mnie, to już zależy, jak kto ma koncepcję. Natomiast no takie emocjonalnie, że wiem, że jesteś, że wspierasz, że mogę też na ciebie liczyć, tak? Tak. No to jest ważne. Zresztą przy drugim byśmy mieli taką rozmowę i ja ci chyba powiedziałem, że jeżeli będziesz chciała rodzić sama, to spoko. Tak, nie? To że w sensie, że finalnie to jest wybór rodzącej. Jak no chce tak, ten poród sobie zrobić. Tak? Nie, ale to jest... oczywiście nie przymuszajmy nikogo, jak ktoś nie chce. Nie, no tak. Natomiast jest to ważne, a poza tym fajne, tak? No być w momencie myślę, takim, kiedy się rodzi dziecko, no to jak to... są rodzice, jest i mama, i tata, no to jest super. To jest super i też myślę sobie... Zatem fajne są te takie... Te właśnie chwile tuż po narodzeniu się dziecka, tak? No to, że właśnie, że można... to dziecko otulić z pieluchą, którą się tam miało gdzieś pod pachą i tak dalej. Mm-hmm. To jest fajne. No ja uważam, że to jest, że już pomijając taki właśnie, że jest to ważny element życia, że to się rzadko zdarza i warto w tym uczestniczyć razem, to też jak gdyby rytualnie to jest fajne. Ja pamiętam, to dobrze wspominam właśnie, że obie moje córki otuliłem pieluchą. No. Mm. To co? Koniec. Zrobiliśmy się sentymentalni. Tak. W takim razie trzeba kończyć. No tak. No. To cześć. I polecamy do akcję usłyszenia. Anioły. Tak. O moich ciastkach nic nie było? Czy będzie o moich ciastkach? Ciastka są przepyszne. Zapatrzę się na nie przez cały czas i teraz... Cały wagon tych ciastek powinien powstać. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego!